Liverpool nie daje za wygraną Manchesterowi City. Cudowna bramka Kierana Trippiera. Kurt Zuma został usunięty ze składu w ostatniej chwili. Tottenham zaliczył niespodziewaną porażkę. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Między innymi o szalonych derbach Barcelony. Wojciech Szczęsny popełnił błąd taki sam, jak w meczu Polska-Senegal. Przecudowne trafienie przewrotką na wagę wygranej Arkadiusza Milika. Legia Warszawa znów się skompromitowała. Ustanowili najgorszy wynik w historii klubu, a Wisła Kraków zwolniła trenera. Dzisiaj mamy walentynki, tak więc każdemu, kto paja miłością do piłki nożnej, składam serdeczne życzenia. Pamiętajcie o tym, że możecie ocenić ten film, będzie mi bardzo miło, szczególnie w taki dzień, a ja zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Landry600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl. Liverpool nie odpuszcza i odpowiada na wygraną Manchesteru City. Wczoraj 1-0 po golu Fabinho pokonali Burnley. Mogło być jednak różnie, bowiem raz Virgil van Dijk totalnie się pogubił i dopuścił rywala do groźnej sytuacji. On na szczęście dla Holendera nie trafił nawet w światło bramki. W zimowym okienku transferowym zarówno Newcastle United, jak i Aston Villa poczynili zakupy i to nawet spore. Wczoraj zweryfikowali swoje siły na zielonej murawie i okazało się, że Sroki wyszli zwycięsko z tej rywalizacji. Co prawda wygrali zaledwie 1-0, no ale to oni 3 punkty dopisali do swojego konta. Cudowną bramkę zdobył Kieran Trippier po uderzeniu z rzutu wolnego. Zdobywca gola tego meczu jednak nie dokończył. W drugiej części meczu został zmieniony z powodu problemu ze stopą. Wizyta w szpitalu nie wykazała jednak złamania. W 74 minucie mecz został przerwany. Jeden z kibiców Srok zasłabł na trybunach. Całe szczęście kilka krzesełek dalej spotkanie oglądał lekarz, który bardzo szybko przystąpił do udzielenia pomocy. Tylko to uratowało życie starszemu mężczyźnie, który natychmiast został przewieziony do szpitala. Natomiast w meczu Leicester z West Hamem emocje były do ostatniej chwili. Młoty przegrywały do 91 minuty, bowiem dopiero wtedy doprowadzili do wyrównania i tak mecz zakończył się wynikiem po 2. W pierwszej części meczu Łukasz Fabiański mógł pomóc swojej drużynie, ale niestety nie udało mu się obronić jedenastki. Interesujący jest także fakt, że tak naprawdę w ostatniej chwili ze składu West Hamu został usunięty Kurt Zuma. Wstępnie pojawił się nawet w wyjściowej jedenastce, ale gdy to spotkało się z wielką krytyką własnych kibiców, postanowiono dokonać zmiany. Ten hejt był spowodowany oczywiście sytuacją z kotem, a jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to mówiłem o tym w innym materiale. Odnośnik pojawia wam się na górze ekranu. Niespodziewaną stratę punktów zaliczył także Tottenham. 2-0 na własnym obiekcie przegrali z Wolverhampton. Dwie bramki padły w pierwszej połowie, dokładnie w 6 oraz 18 minucie. Koguty miały naprawdę sporo czasu na zmianę losów tego meczu, jednak nic nie udało im się zrobić. Zagrał Harry Kane, Son, Kulusewski czy Bentancur, ale to na nic. Tak w tym momencie prezentuje się tabela Premier League. Szalony mecz mieliśmy w derbach Barcelony. 4 bramki, remis po 2 i 2 czerwone kartki. Czego chcieć więcej? No na przykład bramki na samym początku meczu, ale spokojnie i to było. Pedri po 120 sekundach wyprowadził Blaugranę na prowadzenie. Espanyol jednak doprowadził do wyrównania, po czym zaczął prowadzić, a taki stan rzeczy utrzymywał się do ostatniej chwili rywalizacji. Wtedy w 6 minucie doliczonego czasu gry Luke de Jong dostał dośrodkowanie od Adama Traore i dał cenny punkt swojej drużynie. Co istotne, to mecz obie ekipy kończyły w dziesiątkę. Po w minucie 93 Gerarda Piqué z Nico Melamedem. Ważną wygraną odnieśli także piłkarze Realu Betis. 4-2 pokonali Levante. Ten mecz był także szalony. Po 49 minutach padły już wszystkie bramki. Dodatkowo Levante spotkanie kończyło w dziesiątkę. Tak w tym momencie wygląda tabela La Ligi. Mało co brakowało, a Juventus pożegnałby się choćby z jednym punktem. Ich wczorajsza rywalizacja z Atalantą Bergamo zakończyła się wynikiem remisowym po 1. Po około pół godziny gry mieliśmy flashbacki z mundialu w roku 2018, a dokładnie z meczu Polska-Senegal. Wojciech Szczęsny wyszedł za daleko, nie trafił w piłkę, jednak tej niefrasobliwości Polaka nie wykorzystali rywale. W ostatniej chwili obrońca starej damy wybił futbolówkę na rzut rożny. Szczęsny nie miał nic do powiedzenia także przy golu Ruslana Malinowskiego. Uderzył on piekielnie mocno z rzutu wolnego. Polak choć próbował, to piłka leciała za szybko, nie był w stanie jej sięgnąć. Remis dopiero w doliczonym czasie gry uratował Danilo. Co równie ważne, to swoje spotkanie wygrał także AC Milan. 1-0 pokonali Sampdorię. Niestety to Bartosz Bereszyński w głównej mierze odpowiada za utratę tej bramki. Rafael Leao go wyprzedził i bez problemu pokonał bramkarza. Tak w tym momencie wygląda tabela włoskiej ligi. AC Milan odzyskał pozycję lidera, ale rozegrał o jedno spotkanie więcej.
Nie mogło także zabraknąć tematu Arkadiusza Milika i choć ja wiele razy byłem sceptycznie nastawiony do jego dokonań na boisku, to wczoraj zamknął mi usta. Sam w pojedynkę dał wygraną Olympique Marsylii. W minucie 82, gdy na tablicy wyników wyświetlał się remis po 1, Arkadiusz Milik przyjął piłkę na klatę, po czym pokonał bramkarza, uderzając z przewrotki. Golkiper rywali nawet nie zareagował, na pewno się nie spodziewał takiego mocnego uderzenia. Wielkie brawa dla polskiego napastnika i oby zdobywał więcej tak cudownych bramek. I poza tym to Polak nie grał od samego początku. Pojawił się na boisku dopiero w minucie 76, czyli 6 minut przed zdobyciem gola. Trener miał idealne wyczucie czasu, no i wiedział kogo wpuścić. Mecz zakończył się wygraną Olympique Marsylii 2-1. Moją intencją nie jest krytykowanie żadnego klubu, jednak jeżeli spojrzymy na to, co wyprawiają piłkarze Legii, nie można nie odnieść wrażenia, że podążamy na samo dno. Fatalna postawa na początku tego sezonu nie zmieniła się w rundzie wiosennej. Wczoraj na własnym obiekcie pokonała ich Warta Poznań 1-0. Postawa legionistów w tym spotkaniu, delikatnie mówiąc, była po prostu słaba. Na przykład przez kilkadziesiąt sekund piłkarze Legii nie mieli żadnego pomysłu na wyjście z własnej połowy i defensorzy klepali piłkę pomiędzy sobą. Wyglądało to komicznie, a zarazem przykro. Legioniści stracili bramkę w pierwszej połowie, a w minucie 72 nerwy puściły Borucowi. Piłkarz Warty specjalnie stanął na jego drodze, aby opóźnić grę. Artur delikatnie go przesunął, tak delikatnie uderzył, a ten, cytując klasyka, po prostu przeaktorzył. Niestety też cała sytuacja po analizie VAR zakończyła się wyrzuceniem Boruca z boiska. Osobiście w ogóle mu się nie dziwię, no bo takie zachowanie piłkarza Warty było po prostu żałosne, a w połączeniu z wynikiem tego meczu emocje wzięły górę. Legia przez tę porażkę zameldowała się na przedostatniej pozycji w tabeli. Mają co prawda jeden zaległy mecz, ale nawet jeżeli go wygrają, to ich sytuacja znacznie się nie zmieni. Swoją drogą to ustanowili niechlubny rekord w swojej historii. W tym sezonie rozegrali 20 spotkań, a 14 z nich przegrali. Jest to najgorszy wynik od momentu powstania klubu. Jeszcze nigdy w jednym sezonie nie przegrali aż 14 meczów. Dwa razy zdarzyło im się przegrać 13 spotkań w jednym sezonie, ale 14 pojawiła się po raz pierwszy. Niestety dla nich do końca tego sezonu pozostało jeszcze do rozegrania kilkanaście spotkań. Cienko dzieje się także Wiśle Kraków, która wczoraj zwolniła trenera. Adrian Gulial już nie prowadzi Białej Gwiazdy, ale to nic dziwnego. Mają zaledwie 3 punkty przewagi nad Legią Warszawa. Być może gdyby nie porażka w ten weekend ze Stalą Mielec, to być może na jeszcze jeden mecz by się uchował. W każdym razie, tak napisano w komunikacie. Priorytetem dla klubu jest wdrożenie rozwiązania, mającego pomóc w pierwszej kolejności utrzymać drużynę w ekstraklasie i zapewnić dalszy udział w Pucharze Polski. Nazwisko nowego trenera, który podejmie się stojąc przed nim zadań, zostanie podane w najbliższym czasie. A kto twoim zdaniem w tym sezonie zostanie zdegradowany z ekstraklasy? Będzie to Wisła Kraków, Legia Warszawa, Termalika, czy być może ktoś inny? Napisz na dole w komentarzu. Dzisiaj mamy poniedziałek, nie ma wielu ciekawych pojedynków, ale coś się znalazło. Między innymi na naszych polskich boiskach to Górnik Zabrze zmierzy się z Jagiellonią Białystok. We Włoszech Specja zagra z Fiorentiną. Tam możemy liczyć na bramki Krzysztofa Piątka. A w Hiszpanii Majorka podejmie na własnym obiekcie Athletic Bilbao. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję, że oglądałeś czy też oglądałaś do samego końca. Każdego z was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Wpadajcie na Instagrama, Twittera, linki macie tam na dole w opisie. Zachęcam także do obejrzenia innych filmów, na przykład tych, które w tym momencie pojawiły wam się na ekranie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!